Okej, czyli umówmy się, że jak zalogują się po 15 minutach wszyscy uczestnicy, a wiem, bo mam sygnały, że niektórzy przyjdą, dołączą do nas z opóźnieniem, to spróbuję jeszcze na chwilę włączyć kamerę, żeby nie ryzykować. Słuchajcie, jak przygotować się do sprzedaży coachingu za pośrednictwem internetu? Możemy zaczynać, prawda? Godzina 20, start spotkania. Przed 22 mam ochotę Was wypuścić. Mam nadzieję, że około 21 skończymy, chociaż ja nie dotrzymuję słowa, jestem straszną gadułą i chyba będziecie potrzebowali mnie tutaj dyscyplinować. Ostatnia część naszego spotkania przeznaczona jest na serię pytań od Was i moja prośba jest następująca. W momencie, w którym prowadzę prezentację, zadawajcie mi pytania dotyczące prezentacji. Będzie mi łatwiej zająć stanowisko w tej kwestii, powiązane ściśle z prezentacją. Natomiast wszystkie pytania, które będziecie mieli, a one bezpośrednio nie dotyczą naszego spotkania, zostawcie na końcu, bo ja wtedy nie będę się rozpraszała. Będę Wam za to bardzo wdzięczna, jeżeli w ten sposób się zakontraktujemy, moi drodzy coachowie. Dzisiaj też przygotowałam dla Was okazję, którzy chcą dla coachów, dla, jak widzę, osób też i jak rozmawiam z Wami, osób z wolnego zawodu, którzy są zainteresowani budowaniem swojego biznesu i sprzedażą swoich usług przez internet. Ogromna prośba. Nie wklejajcie linków, ponieważ to jest troszeczkę, powiedziałabym, rozpraszające, ale też ryzykowne. Ja już mówiłam, wklejcie mi coś ciekawego i tyle będzie z mojego gadania i mojej prezentacji. Wszyscy zaczną oglądać, co tam ktoś dał. Przygotujcie sobie coś do pisania, kartkę, żeby ewentualnie te pytania, które się pojawią, zapisać i na końcu mi je zadać. Ja bardzo chętnie udzielam odpowiedzi na wszystkie pytania związane z naszym wspólnym biznesem, bo to w końcu jestem, żeby, jeżeli jestem w stanie, to żeby Wam pomóc. Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Tym osobom, które mnie nie znają, bardzo krótko postaram się przedstawić, więc ja się nazywam Agnieszka Strugińska i jestem certyfikowanym coachem ACC-ICF. Jestem też po szkole trenerów biznesu i jestem też przedsiębiorcą, a swoją działalność gospodarczą założyłam w 2005 roku. Moim celem jest pomaganie coachom, aby wystartować z biznesem. Ja skończyłam coaching na studiach na Uniwersytecie Łódzkim, a szkołę trenerów biznesu we Wrocławiu, moim ukochanym szkole trenerów biznesu Moderator. Postanowiłam Was zaprosić dzisiaj na webinar po licznych moich doświadczeniach związanych z warsztatami, które prowadziłam przez blisko 2 lata. I to były warsztaty w Łodzi, we Wrocławiu i to były takie moje doświadczenia związane z praktykowaniem marketingu środowiskowego. Ja już w pół roku po zakończeniu edukacji po uczelni swojej coachingowej wykonałam to zadanie, jakim jest. Na koniec prezentacji, Iwonko, będzie jeszcze raz mail, będziesz mogła się skontaktować. Ostatni nasz webinar był poświęcony wypracowaniu 100 godzin coachingowych i tutaj jest lista klientów. Wiem, że ona jest nieczytelna, ale można ją sobie sprawdzić na mojej stronie internetowej oraz na stronie dobrycoach.pl. To jest lista klientów, którzy pomogli mi zrobić tą praktykę coachingową, 100 godzin coachingowych. Ja to zrobiłam w pół roku po zakończeniu studiów i tym doświadczeniem dzieliłam się z Wami na ostatnim webinarze, który odbył się 5 maja. Tutaj jest dowód na to, że ja jestem po tak zwanej klasycznej, solidnej edukacji coachingowej i jestem po od złotówki do 200 zł brałam, Adaś, za te 100 godzin. Także od początku tego uczę też coachów młodych, żeby od samego początku uczyć się pracy z pieniędzmi. Jestem certyfikowanym coachem ICF-u, ale też w ICF-ie zrobiłam sobie kurs coacha, znaczy nie kurs, szkolenie coacha grupowego i zespołowego. I słuchajcie, to jest moje marzenie, żeby prowadzić w przyszłości taki pure coaching grupowy i zespołowy, ponieważ mam takie doświadczenia już za sobą i jest to moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe i super wyzwanie dla coacha. Dzisiaj będziemy pracowali z budowaniem biznesu coacha w oparciu o marketing internetowy, a robię to dzięki mojemu nauczycielowi,
Danielowi Bosemu i u Daniela uczę się od ponad roku. No i słuchajcie, ja sobie też działam ze studentami, ponieważ głównie moją grupą docelową są studenci coachingu i robię prelekcje, biorę udział również w takich wydarzeniach jak festiwal Studenckie Forum Business Center Club i 6 kwietnia tego roku byłam prelegentką na tym spotkaniu, bardzo owocnym i bardzo, bardzo. W czwartek rozmawialiśmy o tym, jak zrobić swoją pierwszą praktykę coachingową i wypracować 100 godzin coachingowych w 6 miesięcy. Czyli dzisiaj rozmawiamy o biznesie online, natomiast już w najbliższy czwartek, również o godzinie 20, będziemy się uczyli, jak zrobić 180 tysięcy rocznie przychodu albo i więcej. Przejdźmy zatem już do prezentacji, mamy 10 minut po rozpoczęciu naszego spotkania, więc najwyższy czas. Słuchajcie, dzisiejsze spotkanie, coach w biznesie online, jak przygotować się do sprzedaży swoich usług coachingowych za pośrednictwem internetu. I chciałabym od razu uprzedzić osoby, które są, że tak powiem, mocno naumiane marketingu internetowego, że to może być spotkanie no, mało wartościowe dla nich. Natomiast ja pozwoliłam sobie przygotować to spotkanie, ponieważ moi klienci, czyli coachowie, młodzi coachowie, a też jak rozpoznaję sprawę znajomości internetu i świadomości internetowej wśród moich koleżanek i kolegów, to potrzebujemy zacząć od początku i ja to spotkanie przygotowałam tak zupełnie od zera, czyli jednym słowem, ty coachu się urodziłeś wczoraj, a dzisiaj chcesz zacząć stawiać pierwsze kroki w biznesie online i tak to spotkanie będzie przeprowadzone. Mam nadzieję, że będzie to dla was ok. Nie chcę robić tutaj badań związanych z tym, kto na jakim poziomie jest, bo jest was po prostu za dużo i stracimy bardzo dużo czasu. Więc pozwólcie te osoby, które już są bardziej świadome i światłe internetowo, żeby wykazały się pewną cierpliwością. Mam nadzieję, że i dla was się tutaj znajdzie parę rodzynków, coś z tego spotkania wyniesiecie. Ja nie silę się do tego, żeby być i marketerem, to jest bardzo wąska specjalizacja i bardzo wymagająca jakby ciągłego kształcenia i obserwowania tego, co się na rynku dzieje i więc nie będę się przekwalifikowywała w e-marketera, natomiast my, coachowie, żeby zacząć pracę i zacząć budować biznes online w internecie, potrzebujemy się do spotkania z e-marketerem odpowiednio przygotować. W przeciwnym wypadku będziemy mieli całkiem spory problem albo nam to zajmie bardzo dużo czasu. Ja jakoś nie jestem bardzo taka nieświadoma, bo ja w 2005 roku założyłam swoją pierwszą działalność i był to sklep już internetowy, więc mnie to zajęło, słuchajcie, ponad rok czasu, zatem mam nadzieję, że dzięki mojemu wsparciu wy będziecie robili to dużo szybciej. Zatem, jakie są zalety biznesu online? Cały myk waszego zaistnienia w internecie i oferowania swoich usług, ale przede wszystkim okazja do tego, żeby klienci was poznali, polega na tym, że wy budujecie bazę, uwaga, postaram się to podkreślić, że wy budujecie bazę klientów. I to nie jest 5 klientów na krzyż, tylko to jest naprawdę dużo, tak? Ponieważ no, ja będę mówiła dzisiaj na tym spotkaniu. Moja baza liczy w tej chwili ponad 2,5 tysiąca coachów, tak myślę, bo ja tylko coachów zapraszałam do swojego biznesu, albo osoby zainteresowane coachingiem, w jakiś sposób w każdym razie z coachingiem powiązane. Jeżeli się decydujecie na biznes online, to ten przyrost, że tak powiem, waszej bazy i osób, które wpadają do waszej bazy jest bardzo dynamiczny. Zaletą biznesu online jest również to, że no, wy nie musicie wsiadać w samochód i jechać od Gdyni do Katowic i tam spotykać się ze swoimi klientami. Po prostu siadacie przed komputerem i spędzacie ten czas i spotkania głównie organizujecie online, więc nie dość, że jesteście rozpoznawani
Dzięki temu, o czym mowa w tym punkcie, dzięki dużej ilości klientów, dzięki temu, że po prostu występujecie przed internetem, no dziś jakby dowód jest też na to, że trudno byłoby mi zorganizować taką grupę klientów na jedno spotkanie gdzieś w Gdyni, a na drugi dzień w Gdańsku, na drugi dzień w Katowicach na przykład, na drugim końcu, prawda? Zatem zaletą jest na pewno to, że po prostu nie potrzebujecie się poruszać za bardzo po naszym polskim pięknym kraju. Do tego cała baza buduje się dość szybko. Cała kampania, która zaczęła się niecały miesiąc, przysporzyła ponad 2000 adresów e-mailowych. Nie jest to jakoś bardzo dużo. No, na pewno osoby, które są biegłe w e-marketingu, robią to dużo szybciej. Poza tym olbrzymią zaletą, która przyciąga nie tylko coachów, ale też wiele innych osób do internetu, to jest możliwość generowania dochodu pasywnego. Rozpoznawalność, już o tym mówiłam. Natomiast biznes online ma również swoje wady. Mianowicie nie macie tak blisko zbudowanej relacji, tak bezpośredniej relacji, która opiera się na zaufaniu, jak wtedy, kiedy występujecie na sali szkoleniowej, czy też macie po prostu bezpośredni kontakt z klientem. Zawsze relacja face to face no, buduje dużo większą zażyłość i na pewno immunizja. Na pewno internet i budowanie biznesu online wymaga całkiem sporej wiedzy i niemałych umiejętności. Mowa tutaj głównie o umiejętności i wiedzy dotyczącej. No, nie jest to jakoś bardzo trudne. No, ja mam cię swoje lata i no, nie urodziłam się z tabletem w ręku. To nie były te czasy. Natomiast pewne podstawy należałoby po prostu poznać i też pewne umiejętności wdrożyć. To bardzo Wam pomoże w ogóle w budowaniu tego biznesu, obsłudze klientów i tak dalej. Na dowód tego, o czym mówię, to dzisiejsze spotkanie, dużą dziewczynką sobie poradziłam, poprzez wszystkie maile, które otrzymaliście i całą kampanię na Facebooku już przygotowałam zupełnie samodzielnie. Również mam poprzednie takie doświadczenia dwóch pozostałych kampanii, które już zrobiłam, które też przygotowywałam samodzielnie. Natomiast wsparcie marketera na pewnym etapie, kiedy baza jest duża, jest bardzo przydatne. Słuchajcie, biznes online wymaga całkiem sporej odporności psychicznej, no i niemałej odwagi. Nie wiem, czy się, nie wiem, czy się na to przygotowaliście, nie wiem, na ile jesteście po prostu na to gotowi. Ja tylko chcę powiedzieć, że skoro jesteście tutaj po drugiej stronie okienka, no to przygotujcie się po prostu na to i będziecie się ze mną uczyli budowania tego biznesu od podstaw, od strony coacha. Więc jeżeli zakładacie, że wszystko będzie łatwo, miło i przyjemnie, no to tak nie jest. Trzeba się uodpornić, wiecie, na, że nie wszystko się podoba. No ale wy jesteście coachami i na pewno sobie świetnie poradzicie. Ja tylko powiem tak, tylko odwaga, jak już mówiłam na ostatnim spotkaniu, bój się i rób i do boju. Mam nadzieję, że ja Wam w tym pomogę. Słuchajcie, dla kogo jest biznes online? No i tutaj pewnie się zaraz posypie jakiś grom na mnie, natomiast ja po prostu będę trochę Wam próbowała przemodelować prawdę, którą wszyscy znamy, na której się wychowaliśmy jako coachowie. No i pytanie, czy biznes online jest dla coacha? Dlatego, że słuchajcie, no ja mam taką teorię, że coaching jest bardzo wąską specjalizacją i jeżeli mówimy o takim pure coachingu, ja tak mówię, czystym coachingu, czyli takiej głębokiej pracy procesowej, niektórzy z Was są, jak widzę po nazwiskach, a już Was po troszku rozpoznaję, niektórzy z Was są bardzo profesjonalnymi coachami, no to, to ta specjalizacja i praca z klientem, gdzie podążamy za nim, gdzie realizujemy cele klienta, co za tym idzie, jesteśmy wąsko specjalizowani, mamy mało produktów, czyli często w naszej ofercie jest po prostu sesja czy proces coachingowy, ale za to coachujemy i możemy i jesteśmy przygotowani, co jest też super, do pracy ze wszystkimi, czyli mamy szeroką grupę docelową, co powoduje, że no, z reguły pracujemy w procesach coachingowych z kilku, góra kilkunastoma klientami. No, sami wiecie, że jak już ma się w procesach, jak ja miałam 15, to już było co robić. Rekordzistkę, jaką znam, to słyszałam o 18 osób w procesie, no ale to jest jednak ciągle kilkanaście.
Mały marketing, bo tak naprawdę pozyskanie tych kilkunastu osób no, powoduje, że jeżeli budujecie ten marketing oparty na relacjach i na kontaktach bezpośrednich poprzez wystąpienia, no to jest to trochę mniejszy marketing niż ten internetowy. No ja sobie pozwoliłam napisać niewielki dochód, bo dzisiejsze wideo, które zamieściłam Wam na Facebooku, w którym mówię, że przy sesji, no ja pozwólcie, że tak się uśredniam, ale sesji 200 zł za coaching. W każdym razie, słuchajcie, nawet jeżeli macie te 20 procesów, co jest dużo i macie dwa spotkania miesięcznie średnio z klientem, czyli prowadzicie około 40 sesji miesięcznie, no i sobie tak zażyćcie za jedną sesję te 200, no to jest 8 tysięcy brutto, tak? No ja pozwoliłam sobie zaznaczyć, że dla osoby, która chce z tego żyć i która prowadzi działalność gospodarczą, no jest to jednak do zastanowienia się, czy kwota 8 tysięcy brutto jest dla Was satysfakcjonująca, ponieważ no wiecie o tym dobrze, że jeżeli przekroczycie obrót powyżej 150 tysięcy, to wpadacie w 23% podatek VAT. No a w końcu po to budujecie swój biznes, żeby mieć więcej niż 150 tysięcy rocznie. I no i od tego ZUS, ja jestem już starym przedsiębiorcą, więc ja mam pełny ZUS ponad 1100 zł, podatek dochodowy. No i koszty pozyskania tych klientów, wystąpień, dojazdów, hoteli i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeżeli korzystacie z jakiejś współpracy partnerskiej i korzystacie z wystąpień i to Was nie kosztuje, to jednak pewne koszty musicie ponieść i należy je po prostu skalkulować. No suma summarum, jak ja sobie dzisiaj policzyłam na kalkulatorze, z tych 8 tysięcy, jak Wam zostanie połowa, 4 tysiące na rękę, no to jest super hiper. Dlaczego ja sobie po prostu pozwalam na takie prowokacyjne podejście do tego tematu i dyskusyjne kwestie dotyczące, czy 8 tysięcy to dużo, czy mało? Dlatego, że uważam, że jeżeli jesteś coachem i chcesz się z coachingu utrzymywać i tym coachem chcesz być dobrym, to musisz się po prostu rozwijać i musisz inwestować. Nie ma po prostu zmiłuj się i trzeba wydawać kasiorkę na bardzo fajne szkolenia, których jest bardzo dużo i z których chętnie by się skorzystało, tylko że to kosztuje. No i jeżeli wy prowadzicie taki, powiedziałabym, super, hiper, wspaniały biznes oparty na super, hiper, wielkiej praktyce, jaką jest 20 klientów w stałych procesach, no to no właśnie, tak jak przy Krzysiu zaznaczył, dokładnie tak jest. 4 tysiące zostaje po odliczeniu wszystkich podatków, ZUS-ów i tak dalej, no i z tego potrzebujecie się utrzymać i z tego potrzebujecie mieć na inwestycje w swój rozwój. No i co? Jeżeli jesteście coachem i macie te kompetencje, chcecie i nie jesteście jakby specjalistami coachami, tylko potraficie i chcecie i umiecie i wszystko, co za tym idzie, pracować ze wszystkimi, bo jesteśmy do tego przygotowani, no to Wasze ogłoszenie i Wasz biznes online jest krótki, łatwy, miły i przyjemny, a mianowicie wrzucacie sobie na Facebooka czy też gdzieś w różne miejsca informacje, że jesteście coachem. Ja sobie pozwoliłam zaznaczyć, że od wszystkiego. Zapraszacie wszystkich na coaching. Cel jest dowolny, klient decyduje. Będziecie klienta wspierać w jego celach, będziecie podążać za nim. Chociaż jak wiecie, klienci często, ja mówię tutaj, wiecie, że ja pracuję z Wami freelancerami, tak? Czyli osobami tak zwanymi life'owymi najczęściej, chociaż czasami coach wiadomo, że pracuje z małymi, średnimi przedsiębiorcami, czy też freelancersko wykonuje zlecenia dla biznesu. Natomiast po prostu, jeżeli Wy macie swoją działalność gospodarczą i pracujecie na własny rachunek, niezależnie od tego, jaki kontrakt Was wiąże, to podążacie w jakiś sposób za klientem, siłą rzeczy pracujecie po prostu life'owo, niezależnie czy to jest etap biznesowy, czy life'owy. No wy to po prostu wiecie, no my nie pracujemy z coachingiem, pracujemy z biznesem. Podążacie za klientem, zadajecie głębokie pytania, mówicie mu, że klient zrealizuje marzenia i tak dalej, a potem mówicie, że ty kliencie mi za to zapłacisz. No i teraz sami wiecie, że to wszystko działa, jeżeli wy pozyskujecie klientów świadomych. Jeżeli klientów, którzy z tym coachingiem do czynienia mają,
Natomiast tu chodzi o zadanie całkiem spore, a mianowicie tym zadaniem jest, słuchajcie, no te 20 minimum osób, tak? Niech to będzie nawet 15 i sobie weźcie sobie za to 300, czy jak jesteście gotowi, to i 500 zł za sesję i życzę Wam jak najwięcej, prawda? Chodzi o to, że jeżeli po prostu chcecie być coachami od wszystkiego i coachować wszystkich i zapraszać na coaching, który jest klientem bardzo świadomym, no to życzę Wam po prostu pozyskania tych świadomych klientów w takiej ilości, popracowanie z nimi średnio pół roku, czyli na te, nie wiem, 8-12 sesji i potem trzeba apiać od nowa po prostu znaleźć kolejnych 20, żeby taki rok, mówiąc szczerze, przeżyć, tak? Mówiąc wprost, przeżyć. Czy godnie, czy niegodnie, to już też pozostawiam Waszej decyzji. No i więc słuchajcie, no ja wymyśliłam sobie, dzięki wsparciu osób, które zresztą tutaj ze mną są na spotkaniu, ponieważ cały piątek wisiałam na telefonie, ja się też od Was uczę, ja bardzo eksploruję świat coachingowy, bardzo zastanawiam się, jakie tutaj znaleźć rozwiązanie dla Was, jak Wam pomóc w tym biznesie. No i to... Jak jeszcze raz podkreślę, co przy Waszym wsparciu wymyśliłam, to ja znalazłam sobie takie rozwiązanie, żebyście byli w pracy ze mną ekspertami. I teraz o co chodzi? No, gdybym włączyła Wam tutaj kamerę, chociaż się trochę boję, bo ciągle logują się kolejne osoby, to chciałabym pokazać Wam z jednej strony, ale wyobraźcie sobie, może tak coachingowo zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie z jednej strony, załóżmy z lewej Waszej, coacha, który jest mocno wyspecjalizowanym fachowcem od coachingu, ma solidną edukację, potrafi procesowo i głęboko pracować z klientem, czyli takiego coacha po prostu stuprocentowego, jeżeli nie dwustuprocentowego i mamy go w lewej dłoni. Następnie w prawej, wyobraźcie po prawej Waszej stronie, wyobraźcie sobie kogoś zupełnie innego, czyli z kolei kogoś, kto sam w sobie jest większy, czyli oprócz kompetencji coachingowych ma szereg innych związanych ze swoim doświadczeniem, ze swoją wiedzą, którą zdobył na etapie swojego życia zawodowego. I to jest coach, który ma w sobie i kompetencje konsultanta, i doradcy, i mentora, i coacha, i przede wszystkim ma wiedzę, z którą się z innymi osobami dzieli. I teraz po tej prawej stronie, mając tego klienta, tego coacha eksperta, tego, który ma w sobie szereg kompetencji, z kolei jego otacza bardzo wąska grupa docelowa, tak? Czyli w przeciwieństwie do coacha, który jest szczuplutkim takim specjalistą od coachingu, pure coachingu, za to jego grupa docelowa jest szeroka. Po drugiej stronie mamy coacha, który ma szereg kompetencji, jest ekspertem, natomiast jego grupa docelowa jest wąska. I słuchajcie, ja Wam bardzo jestem wdzięczna za te liczne rozmowy piątkowe, ponieważ jak się okazuje, wśród Was są osoby, które są takimi specjalistami od różnych dziedzin i Wy potrzebujecie coaching dołożyć sobie jako kompetencje. I chcę to, słuchajcie, ja Wam odpowiem na to pytanie dotyczące tego VAT-u nieszczęsnego, ok? Czyli jednym słowem mamy dużo kompetencji w naszym ekspercie, natomiast mamy wąską grupę docelową i czym taki ekspert się charakteryzuje? Dzieli się wiedzą i doświadczeniem, natomiast klienta wspiera coachingowa i to, co jest ważne, realizuje cel klienta, ale w obszarze, w którym ekspert się specjalizuje. I co to oznacza? Że ma duży marketing, ale klientów, do których przyciąga swoją specjalizacją. Co za tym idzie, jest w stanie wygenerować duży dochód. I teraz moje pytanie jest takie, dla kogo uważacie ten biznes online jest, że tak powiem, komu będzie bardziej sprzyjał? Czy coachowi, czy ekspertowi? Jeżeli coachowi uważacie, to napiszcie mi coach, jeżeli ekspertowi, napiszcie mi ekspert. Od czego Adam zależy? Mhm.
No okej. A komu będzie łatwiej zaistnieć w internecie? Coachowi, który ma kompetencje ściśle określone i bardzo wąska specjalizacja, w sensie jest coachem, potrafi prowadzić coaching ze wszystkimi i na każdy temat, i na każdy cel. Temu z dobrym marketingiem. Słuchajcie, ja sobie pozwoliłam i takie rozwiązanie będziecie napotykali w mojej pracy, czyli pracy ze mną, dlatego że ja sobie wykoncypowałam, że nie wiem słusznie czy niesłusznie, że ja po prostu znam niewielu coachów, którzy żyją z coachingu. Czyli jednym słowem, znam niewielu coachów, którzy po prostu mają tylko praktykę i tylko z tego żyją. Dokładnie. Dobra, żeby nie przedłużać. Słuchajcie, więc tak, zdania są podzielone, ale widzę, że co do stanowiska eksperckiego, chociaż część, a nawet może większa osób przychyla się, za co Wam bardzo dziękuję. Natomiast niezależnie od tego, jakie jest Wasze zdanie, czy coachowi, czy ekspertowi będzie łatwiej, to chcę powiedzieć, że cały ten biznes online polega na podejmowaniu wielu działań marketingowych. Będziemy mówili w dalszej części naszej prezentacji, jakie te działania są, no, których efektem ten coaching jest. Ja celowo Wam tutaj te proporcje tak pokazałam, że no, jeżeli zakładacie biznes online na samym początku, jeżeli zakładacie biznes na samym początku, słuchajcie, jakaś dyskusja na temat naszego Grzesiaka, zostawcie to proszę na koniec, bo naprawdę chętnie byśmy porozmawiali, myślę sobie, w takim gronie, w którym będziemy gotowi na to, a ja bym chciała jednak prowadzić prezentację i z Wami dyskutować. OK? Mogę Was o to prosić, żebyśmy wyłączyli temat pana Mateusza Grzesiaka? Bardzo Was o to proszę, taką interwencję podejmuję. Dobra, nie chciałabym Wam wyłączać czatu. Słuchajcie, działania marketingowe. Jeżeli zaczynacie w biznesie online, to macie tych działań, no tak powiedziałabym, 80 do 20, tak? Czyli jednym słowem, no trzeba się troszkę nagimnastykować. Ja pokazałam tą osobę, która no całkiem sprawnie się gimnastykuje i tego Wam też życzę. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie składało się z trzech kroków, ale skupimy się na kroku trzecim, dlatego że krok pierwszy, czyli komu oraz co, komu dotyczy grupy docelowej, z którą wy chcecie pracować, a co dotyczy waszej oferty. A ponieważ my dzisiaj będziemy rozmawiali jak, czyli ja tutaj mam na myśli za pośrednictwem marketingu internetowego i to spotkanie jest poświęcone biznesowi online, więc skupimy się po prostu na tej dużej części, a przez to przejdziemy na tyle, żebyśmy po prostu mieli przez krok pierwszy i przez krok drugi, żebyśmy byli przygotowani. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że ja, jak rozmawiam z Wami, coachami, to Wy często pojawiacie się w moim biznesie i chcecie ze mną pracować właśnie dlatego, że ja buduję swój biznes w oparciu o marketing internetowy. I cały czas tylko słyszę pytania: Agnieszka, ale jak? Jak zbudowałaś tą stronę, na którą się zapisujecie? Agnieszka, ale jak robić taki webinar? Moi drodzy, to, co jest przed jak, to jest krok pierwszy, czyli komu, i krok drugi, czyli co. Więc jeżeli wy mnie o to pytacie i potrzebujecie się dowiedzieć jak, to ja najpierw was zapytam. Uwaga, krok pierwszy. Komu chcecie pomagać, czyli kim jest twój klient? Więc jeżeli, moi drodzy coachowie, zgłaszacie się do mnie, jak zrobić kurs online, to ja się zapytam, dla kogo ten kurs. I wy potrzebujecie sobie, tak jak mówię, przemkniemy przez te pytania, bo na trzecim naszym kroku skupimy się najbardziej. Ja zobaczę, może zrobię Wam też webinary dotyczące kroku pierwszego i drugiego, ale ja Was zapytam po prostu, kim jest Wasz klient, i od tego trzeba po prostu zacząć, bo to jest pytanie klucz. Krok pierwszy, komu? I teraz
zanim zaczniecie myśleć o marketingu internetowym. Po prostu waszym pierwszym punktem, nawet wielkim punkciorem, jest to, żebyście wiedzieli, z kim chcecie pracować, ponieważ rozpoczęcie jakichkolwiek działań i wydanie pierwszej złotówki na marketing internetowy musi być na tyle rozsądne, żebyście wy po prostu nie stracili dużych pieniędzy, co oznacza, że wydacie na kampanię, na pozyskanie klientów, którzy są przypadkowi i oni nigdy w przyszłości nie będą chcieli z wami pracować. Jednym słowem, gdybym ja zrobiła kampanię dla wszystkich i zaprosiła tutaj wszystkich, to o czym ja miałabym dzisiaj rozmawiać? Jaką wiedzę wam miałabym przekazać? Jednym słowem, pierwszym pytaniem waszego e-marketera, z którym zaczniecie pracować, będzie to, jaka jest wasza grupa docelowa, ponieważ przeprowadzenie kampanii wiąże się z sprecyzowaniem tej grupy docelowej, czyli po prostu jednym słowem, dla kogo chcecie pracować, kim są wasi klienci. Natomiast ja wam coachingowo chcę pomóc, że jeżeli wy nie wiecie, kim jest wasz klient i z kim chcecie pracować, to odpowiedzcie sobie na pytanie, z kim lubicie pracować. Ponieważ my coachowie, ja obserwuję i Adaś, mam nadzieję, że mi wybaczysz, że zrobię taką wycieczkę, ale my coachowie mamy tendencję często do przyciągania klientów terapeutycznych. I ja się często spotykam z tym, że nie bardzo radzimy sobie z postawieniem granicy między tym, jaki klient do nas trafia. Czy to jest klient, który bardziej podlega pracy z terapeutą, czy jest to bardziej klient coachingowy. I wy, jeżeli sobie wymyśliliście, że będziecie pracowali z klientami, którzy no, mają koszmarny problem, na przykład są w jakimś kryzysie, to wy potrzebujecie sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czy wy będziecie lubili z nimi pracować. Taką wytyczną, czy będziecie lubili z nimi pracować, jest odpowiedź na pytanie, czy gdyby wasz klient zaproponował wam całodniowe spotkanie i spędzenie z nim całego dnia, to czy dla was byłby to czas przyjemny? Ja często wam, jak rozmawiacie ze mną indywidualnie, jak pracujecie, często wam zadaję takie pytanie, dlatego że to jest taka odpowiedź, czy wy po całym dniu to wy jesteście po prostu wypluci i macie wyciągniętą energię, czy wy macie skrzydełka i wam się po prostu chce z tym człowiekiem pracować. To jest taka jedna z podstawowych wytycznych, ona mi bardzo pomaga w tym, żeby jakby określić, czy ten klient jest dla nas, czy nie. Kolejna rzecz to jest taka, czy ten klient nam zapłaci, bo my też chcemy pomagać wszystkim, mamy taką misję życiową i uprzedzam was, to jest bardzo fajne, tylko że należałoby wziąć pod uwagę, przynajmniej na pierwszym etapie budowania naszego biznesu, czy ci klienci zechcą po prostu wyjąć pieniądze z kieszeni, czy wasz biznes dzięki temu będzie się rozwijał. Ja jestem absolutnie za tym, żeby pomagać osobom, których nie stać na to, że na coaching z wami i tak dalej, ale was musi być stać na pracę z nimi. Ja absolutnie podziwiam coachów, którzy mają tak postawione biznesy, mają świetnych klientów, którzy świetnie im płacą, a oprócz tego mają czas na wolontariat i pracują po prostu charytatywnie z osobami, które tej pomocy potrzebują. I to jest super. Natomiast kiedy wy budujecie biznes, bardzo zwracajcie na to uwagę, żeby te pieniądze po prostu były, bo no, będziecie w stanie pomóc innym, jeżeli sami sobie najpierw pomożecie. Kolejne pytanie jest takie, czy łatwo do tych klientów dotrzeć. Jednym słowem, jeżeli wy sobie wymyśliliście, o Jezus, jak mi przepraszam, ale mam nieudolność rysowania tą myszką, więc może się po prostu powstrzymam, żeby wam nie zamazać ekranu. To po prostu, jeżeli macie na przykład pomysł zarabiania i pracowania, nie wiem, z VIP-ami albo osobami, które po prostu z internetu nie korzystają, a wy chcecie budować swój biznes online, no to nie przyciągniecie tego klienta na spotkanie webinarowe, tak? Rozumiemy się? Czyli jednym słowem, jeżeli myślicie sobie, że waszymi klientami będą właściciele
dużych przedsiębiorstw albo średnich przedsiębiorstw, na przykład firmy rodzinnych, to pytanie jest takie, czy wy macie na to pomysł, w jaki sposób ich przed okno kamery, czy na spotkanie z wami, na kurs, czy cokolwiek, co będziecie tworzyli w biznesie online, zachęcić. Dobra, no i kolejna rzecz to jest taka, że bardzo fajnie uczymy się przez naśladowanie osób, które już odnoszą sukcesy w danej branży, w danej specjalizacji. I ja na przykład obserwuję taką tendencję w diet coachingu, czyli jednym słowem mamy bardzo dużo coachów od zdrowego trybu życia, od odchudzania itd., itd. To po prostu spróbujcie zorientować się, czy wy jesteście w stanie wyróżnić się w tej kwestii. O, taki ptaszek mam tu postawić. Czy wy jesteście w stanie się wyróżnić, czy jednym słowem coś, co dotyczy na przykład diet coachingu, was wyróżnia, tak? Ja na przykład z podziwem obserwuję jedną z pań, która świetnie sobie radzi w internecie, absolutnie mam duży zachwyt do niej, w jaki sposób ona to po prostu robi, jak się specjalizuje i w jaki sposób ona buduje swój wizerunek właśnie w internecie. Dobrze, przechodzimy do kolejnego kroku. Na niebiesko wam namalowałam krok drugi i przechodzimy do tego, do waszej oferty, czyli co chcesz zaoferować, ponieważ no, wchodzicie w przestrzeń wirtualną, więc dobrze by było, że jeżeli was namierzy wasz klient, no to dobrze by wiedział, w jakiej kwestii was namierza i w czym jesteście mu w stanie pomóc, jaka jest wasza oferta, przepraszam najmocniej, to co po prostu jesteście w stanie zaoferować, no bo wiecie, taki sobie klient szpera, chodzi po internecie i nagle trafia na ofertę Ani Kowalskiej, Life Coacha, no i teraz pytanie, co tą Anię Kowalską Life Coacha wyróżnia spośród innych coachów, żeby ten klient chciał skorzystać z usług Ani Kowalskiej, a nie pozostałych coachów. No i teraz pytania, na które też powinniście, potrzebujecie, musicie, bo nie dla niektórych to jest konieczność, tak nie coachingowo potraktuję was, potrzebujecie sobie po prostu odpowiedzieć, a mianowicie, co chcesz zaoferować? I niestety, o ile za moment coachowie po prostu poczuję, jak tutaj na mnie spuszczają grom z jasnego nieba, to przykro mi, ale jeżeli chcecie wyjść z jakąś ofertą do klienta, chcecie się wyróżnić, to musicie obiecać coś klientowi, czyli dać jakiś konkretny efekt. Ja za moment wam powiem na przykładzie, co dokładnie mam na myśli. Dobra. Następnie, jaki problem klienta rozwiązujesz, czyli jednym słowem, jeżeli wspomnieliśmy o tym diet coachingu, to konkretnie, tak, czy wy nauczycie, pomożecie temu klientowi zdrowo się odżywiać, nie wiem, żyć w równowadze, czy wy pomożecie mu się odchudzić, czy jeżeli waszym klientem jest singielka, to czy wy potrzebujecie, nie, czy pomożecie jej znaleźć partnera, czy może, nie wiem, jakąś pasję, czy pracujecie z kolei z singielką w kwestii kariery i tak dalej, i tak dalej. Jaki problem klienta rozwiązujecie? Następna rzecz to jest to, czy rozpoznaliście potrzeby tego klienta, a mianowicie ja pozwoliłam sobie rozpoznać wasze potrzeby i za moment wam powiem, co z tego mojego rozpoznania wynika. Czyli jednym słowem, wasz pierwszy rok w internecie to jest to, że kiedy już wiecie kto, tak, czyli macie to pytanie komu, to potrzebujecie już odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki ten ktoś ma potrzeby, bo jak się okaże za moment, to potrzeby, mimo że grupa docelowa jest bardzo sprecyzowana, są bardzo różnorakie i pokażę wam też za moment na własnym przykładzie, jak to w moim przypadku wygląda. W czym się czujesz ekspertem? Jest takie obiegowe pojęcie, że żeby być ekspertem, to trzeba mieć 10 tysięcy godzin jakiegoś doświadczenia. Jak ja sobie policzyłam to tak na okrętkę, to jest około 5 lat, no licząc jakoś tak bardziej szybciej to 3, tak? No ja bym jakoś tak nie trzymała się może tego, schematu ilości godzin, ale no dobrze by było, żebyście sobie sprawdzili, w czym wy się czujecie na tyle mocni, żeby wiedza, która jest w waszej głowie, oparta na waszym doświadczeniu lub na waszej pasji, no za pośrednictwem tego internetu mogła być przekazana i puszczona w świat. Jednym słowem, zwróćcie uwagę, że ja dzisiaj was nie coachuję.
Ja nie prowadzę tutaj z Wami coachingu grupowego, zresztą jest Was tyle, że przekroczyłabym tutaj swoje możliwości. Natomiast potrzebujecie po prostu się dowiedzieć, no, sprawdzić sobie to, w czym wy możecie być pomocni swoim klientom, w czym się czujecie ekspertem. No i to pytanie, które już pojawiło się też w poprzednim slajdzie, a mianowicie, czym ty się wyróżniasz na rynku? Czyli jednym słowem, jeżeli jesteś ekspertem od, jesteś diet coachem, to dokładnie co ciebie wyróżnia, że jeżeli tych diet coachów, którzy odchudzają, jest 100, to czym ty się różnisz od tych 100 diet coachów odchudzających? A nie wiem, o czym jest mowa, ale dobrze, to w razie czego mnie przypomnijcie mi koniec. Tak? Bo przepraszam, kochani, ale jak czat za nie mógł? Okej, okay. Jestem, słychać mnie, wszystko jest w porządku, tak? Upewniam się. A, czy dałabym radę grupowo skołczować? No ja jestem z tej szkoły, gdzie maks 10, tak? Maks 10, 6, 10 osób. Ja wiem, co to znaczy coaching grupowy, wiem, ile to kosztuje wysiłku, więc okej. Słuchajcie, za chwilę może zaryzykujemy i włączymy. Dobra. Wiecie, co można grupowo zrobić? Okay. Tak a propos Karolina, wiecie, co można grupowo zrobić? Dobra, słuchajcie, mój przykład, żebyśmy wiedzieli, o czym Kaman, tak? Więc, słuchajcie, ja, moja i grupa docelowa, coachowie. Jak wiecie, we wszystkich ogłoszeniach, gdziekolwiek się do Was nie zwracam, na ten moment moją wąską specjalizacją są coachowie. Ale co się okazuje? Jakich coachów, mimo jasnego i wyraźnego przekazu na rynek. Dobrze się bawicie? Naprawdę. Mimo wyraźnego przekazu, że coachowie są zapraszani do mojego biznesu, to pojawiła się w moim biznesie następująca grupa osób. Osoby dopiero zainteresowane coachingiem, uwaga, podejmuję śmiałą próbę rysowania. Osoby zainteresowane coachingiem, czyli osoby wykonujące wolne zawody, gdzie chcą dołożyć sobie kompetencje, albo osoby, czyli ta grupa, o tu kropeczka, które chcą być coachami, czyli są na takim etapie, że gdzieś tam się spotkali z tym coachingiem, bardzo im się to podoba, może sami byli klientami coacha i juhu, chcę być coachem, chcę się tego coachingu nauczyć. Czyli mimo, że mam coachów, to mam dopiero osoby zainteresowane coachingiem, a wśród osób zainteresowanych coachingiem mam wolne zawody i to są osoby, które coaching chcą sobie dołożyć jako kompetencje oraz osoby, które chcą być coachami, czyli punkt A i punkt B. Następnie w mojej grupie docelowej jest na przykład w mojej grupie docelowej są studenci coachingu. O, znów kropeczkę to postawię. Dobra. Następnie w mojej grupie docelowej są absolwenci szkół coachingowych, którzy są tam jeszcze przed praktyką, w trakcie praktyki, po praktyce, do akredytacji, jeżeli ją w ogóle robią, ale są też absolwenci szkół coachingowych, którzy mają już certyfikaty, natomiast no, gdzieś tam nie ruszyli po prostu z biznesem i cały czas im się to kołacze po głowie i mój biznes ich do nich przyciąga. Mój biznes ich do mnie przyciąga. I słuchajcie, z tego co obserwuję, również przyciągam doświadczonych coachów. Witam doświadczonych coachów i myślę, że to co przyciąga doświadczonych coachów do mojego biznesu, to jest z kolei to nasze dzisiejsze spotkanie między innymi. I za moment powiem co. I teraz tak, słuchajcie, to co ja proponuję, czyli moja grupa docelowa kto? To są coachowie i co ja obiecuję? Start z biznesem, tak? Czyli wszystko co się wiąże z wypracowaniem praktyki, z pokazaniem jak wygląda rozwój coacha równolegle z rozwojem biznesu i jak te dwie drogi powiązać. No i mimo, że ja pomagam coachom wystartować z biznesem, to problemy, z którymi coachowie się do mnie zwracają, to tak. Po pierwsze, jak wybrać szkołę coachingową, jak poszerzyć
swoje kompetencje, czyli jednym słowem może jakiś kurs, coś krótszego, jak wygląda ścieżka rozwoju coacha, jak wypracować pierwszą praktykę coachingową, jak znaleźć na to klientów, w jaki sposób pracować, czy brać kasę, czy nie, i o tym było ostatnie nasze spotkanie webinarowe, oraz to, co mamy dzisiaj, jak pozyskać klientów przez internet. No i teraz zobaczcie, jak to się wiąże, tak? Osoby zainteresowane coachingiem pytają mnie o szkołę. Studenci coachingu pytają mnie o wypracowanie pierwszej praktyki. Absolwenci coachingu czasami też o pierwszą praktykę, a doświadczeni coachowie interesują się biznesem online, który je prowadzę. No i zobaczcie, mimo że grupa bardzo konkretna, mimo że oferta też wydaje mi się bardzo konkretna, to zobaczcie, jak różne problemy ma moja grupa docelowa. I teraz zadanie dla Was. Jeżeli Wy macie swoją grupę docelową pod tytułem rodzice, to ja się Was zapytam, czy rodzic to tylko matka i czy tylko ojciec, czy oboje rodzice na Wasz coaching, czy rodzic dziecka, który się dopiero urodziło i jest jeszcze na przykład, nie wiem, tam przed trzecim rokiem życia, okres do żłobka, czy rodzic nastolatka, albo może rodzic dziecka, które wypruwa z gniazdka, tak? Jednym słowem, to co Wam chcę powiedzieć i co ja obserwuję, to im bardziej Wy zawęzicie na początku swojej działalności w biznesie online, im bardziej zawęzicie swoją grupę docelową, im bardziej doprecyzujecie problem, z jakim się zmierzycie i jaką obietnicę klientowi złożycie, tym będziecie więksi, a może przyszły rok, dokładnie, tym będziecie większymi ekspertami w danej dziedzinie, tak? Dlaczego? Dlatego, że zaczniecie przyciągać te osoby, a te osoby zaczną Wam mówić o tych problemach. Ja na przykład właśnie cały ten piątek, rozmawiając z Wami, zorientowałam się, że połowa z Was to dopiero o coachingu myśli, a druga część to już jest na całkiem zaawansowanym poziomie coachingu i teraz Wy macie po prostu różne problemy. I Wasza oferta w biznesie online musi być do tych problemów dostosowana. Jeszcze bardzo króciutko tylko powiem, co ja takiego zrobiłam, jak ja 200-300 osób spośród bazy, którą mam w tej chwili na poziomie ponad 2500, 300 osób pojawiło się w mojej bazie właśnie dzięki temu, że rozwiązało ankietę, którą ja zamieściłam na grupach coachingowych i cały ten proces ankietowy, w jaki sposób ja to zrobiłam, jest po prostu w mojej ofercie. Ja to po prostu opracowałam, przygotowałam, żeby Was tego po prostu nauczyć, żebyście Wy się ze swoją grupą docelową w ten sam sposób zmierzyli. Czy wszystko jest jasne? Czy potrzebujecie teraz jeszcze jakieś odpowiedzi na pytania na tym etapie związane z komu co, bo byśmy przeszli do jak? Co to za ankieta? Zapytaj mnie o to, Piotr, na końcu. Kasiu, miałam dwie grupy, zżarło mi to bardzo dużo czasu. Ja robiłam biznes online na dwóch grupach, zaczęłam nagrywać materiały dla dwóch grup, to po prostu nie wiedziałam, za co się łapać. Myślę, że jakieś pół roku swojego życia straciłam na obsługę dwóch grup, na stratę czasu. No dobra, mam sposób. Dobra, przechodzimy dalej, słuchajcie. Przechodzimy... Czy spowoduje zbytnie ograniczenie klientów? No właśnie, wręcz odwrotnie. Dobra. Dobra, okej. Przechodzimy do naszego kroku trzeciego, czyli naszej cegły, którą będziemy dzisiaj rozkminiać, a mianowicie do tego trzeciego kroku jak. No właśnie, bo nie skończyłem przed 22, nie wchodzimy w dygresję. Dobra, słuchajcie. Tak, no wiedza webinarowa przez półtorej, dwie godziny, no nie jest jakaś bardzo gruntowna, to się proszę z tym liczcie. Dobra, mamy jak. Mamy jak. Jak chcesz to zrobić? Ja jednym słowem na pytanie jak mogę Was zapytać, czy Wy chcecie zacząć od warsztatów, wystąpień publicznych i w ten sposób pozyskiwać klientów, czyli działać gdzieś tam w jakichś środowiskach, nie wiem, być może nawet swoich zawodowych, i w ten sposób pozyskiwać klientów, czy chcecie zacząć to robić przez internet, bo to spotkanie nasze dzisiejsze będzie poświęcone tylko temu, tak? Inaczej się przygotowujecie do pracy, kiedy chcecie działać na rynku i po prostu jeździć z miejsca do miejsca, organizować sobie spotkania, inaczej jak chcecie to zrobić za pośrednictwem internetu. I nasze dzisiejsze spotkanie, jak sama nazwa wskazuje, jest o biznesie online, więc będziemy to robili przez internet.
I teraz tak, w pytaniu jak, czyli w kroku trzecim, podejdziemy do tego z poziomu dwóch obszarów. Po pierwsze, przepraszam, przez chwilę mi przyszło na myśl, że mogłabym zaryzykować włączyć kamerę. Co wy na to? Zanim zacznę to jak? OK? Będzie rwało? Spróbujmy na chwilę, jeżeli będzie rwało, to wyłączę. Dobra? Cześć. Dobra. Rwie? Czy nie rwie? Jeszcze nie rwie. Dobra. Jak zacznie rwać, to napiszcie rwie i ja wtedy cyk. OK? Dobra. Więc tak. W kroku jak? Co potrzebujesz mieć, aby zacząć? I tutaj będzie lista dla moich coachów, co po kolei należy zrobić, kiedy coach się wczoraj urodził i dzisiaj chce postawić krok w internecie. A następnie pokażę Wam, jak to zrobić na przykładzie mojej kampanii. Uprzedzam Was, że jak zacznę Wam pokazywać tą listę, to zacznie Wam się pewnie pojawiać 1000 pytań i być może jakiś chaos w głowie się pojawi. Myślę, że on częściowo się rozwiąże, jeżeli mi pozwolicie przejść po prostu do punktu drugiego, więc proszę o cierpliwość i te wszystkie pytania, bo chciałabym sprawnie przez pół godziny przez to przejść, te wszystkie pytania, które Wam się pojawią na tym etapie, skrzętnie zanotujcie i mi je zadacie, OK? Dobra. Czyli nie przyciągać rwania. Dobrze, nie będę. Przechodzimy do rwie. Rwie? Nie rwie. Nie rwie. Dobra. Spróbujmy. Dobra. Zaczniemy od własnej strony internetowej. Strona internetowa dla mnie jest, możecie się tu ze mną zgodzić, nie zgodzić, że strona internetowa jest odpowiednikiem własnej papierowej wizytówki, którą Wy macie w internecie. Nie oczekujcie odbudowania strony internetowej za jakieś koszmarne pieniądze, Bóg wie jakich skutków. Postawienie strony internetowej, nawet jakby ona była wspaniała, cudna, wszyscy by na niej tańczyli, śpiewali i grali, to ona nie przysporzy Wam klientów. Zapomnijcie po prostu o tym. Natomiast dobrze ją po prostu mieć w momencie, w którym Wasz klient zorientuje się, że jesteście OK, gdzieś tam Was spotka na Facebooku, zacznie czytać Wasze artykuły na blogu i tak dalej, powie o, fajny człowiek i chciałbym z nim pracować, to na pewno sprawdzi, czy Wy macie własną stronę internetową, no i co na tej stronie jest. Więc na takim poziomie chciałabym z Wami o stronie internetowej porozmawiać, żebyście się zastanowili, po pierwsze, czy to jest, kropeczki będę stawiać, Czy ty chcesz własną stronę internetową potraktować jako wizytówkę i tam po prostu zamieścić informacje, na przykład moja strona internetowa warsztatcoacha.pl, no i strona astrugnińska.pl, którą zmieniam, ale nie mam po prostu czasu na to, żeby ją dokończyć. To ta astrugnińska była dla drugiej grupy docelowej budowana, więc stąd mniejszy entuzjazm. Więc pytanie jest takie, czy Wy chcecie, żeby to była po prostu taka Wasza wizytówka firmowa o mnie, ja Agnieszka Strugińska Coach, czy Wy chcecie tam dostarczać wartości i będzie to blog, czy może chcecie tam już zamieścić sklepy, bo macie już pewne rzeczy do sprzedania, nie wiem, jakieś poradniki, e-booki, może już jakieś książki i tak dalej. Na to pytanie sobie należy odpowiedzieć, czy zakładając swoją stronę internetową, jakie ona ma cel za sobą nieść. Oczywiście, jeżeli zrobicie to rozsądnie, to będziecie mogli sobie to przebudowywać, tak? Natomiast jeżeli wyrzucicie, nie wiem, kilka tysięcy złotych, zlecicie to komuś i będziecie siedzieć na tym pół roku, a wiem, że niektórzy robią, ja sama wiele lat temu tak robiłam, że siedzi się miesiącami i tworzy się stronę internetową według jakiejś tam koncepcji, no to potem pytanie, czy Wy będziecie mogli ją zmienić, bo gwarantuję, że będziecie ją zmieniali to kilka razy. Co potrzebujecie wiedzieć, co Wasza strona musi mieć, nie po co, tylko co to jest, ale o co Piotrze pytasz i czy to dotyczy naszego slajdu? Chętnie odpowiem.
A, sorry, dobrze. Musicie wiedzieć, co wasza strona powinna mieć, aby była skuteczna. Jeżeli ktoś się pojawi na waszej stronie internetowej, to ona powinna spełniać kilka wymogów, żeby była po prostu skuteczna. Ale no, nie powiem wam dzisiaj dokładnie powiem wam nieco na ten temat, co musi mieć, aby była skuteczna. Następnie, no, potrzebujecie się przede wszystkim zdecydować, czy wasza domena ma być firmowa, czy ma być imienna. Ja mam dwie, warsztatcoacha.pl i astrugińska.pl. W ogóle mam kilka domen, tak? Natomiast wy w momencie, w którym zaczynacie wchodzić w biznes online, no to potrzebujecie się jakby zdecydować od samego początku, czy wy firmujecie swój biznes imieniem i nazwiskiem, czy firmujecie to jakąś marką albo nazwą swojej firmy. No powiem szczerze, że ta decyzja nosi ze sobą spore konsekwencje. Jeżeli mielibyście mnie zapytać dzisiaj, co ja sugeruję, to każdy e-marketer, który wam będzie pomagał, czy też no, od którego możecie się uczyć, to powiem wam, że dużo lepsze efekty daje strona imienna, tak? Potrzebujecie oczywiście badać statystyki, kto na wasze strony wchodzi, no i koniecznie trzeba podłączyć Google Analytics, no i SEO, czyli jednym słowem coś, co wam pomaga pozycjonować waszą stronę w Google, tak? Bo ja sama wiem, jak założyłam swoją pierwszą stronę, nie pierwszą, no to już jest moja kolejna, bo wiecie, ja prowadzę już biznes ponad 10 lat, jak dobrze zrobiona strona internetowa, jak ona szybko się pozycjonuje i co się z nią po 2-3 latach po prostu dzieje, jak ona szybciutko wyskakuje, tak? Bez żadnych inwestycji w pozycjonowanie. Dobrze. Co w drugim kroku? Mianowicie, co potrzebujesz mieć, aby wystartować? No to oprócz strony internetowej, którą potrzebujesz sobie zdecydować, czy ona będzie wizytówką, blogiem, sklepem, no to potrzebujesz jeszcze mieć profile na social media, tak? No Facebook jest dzisiaj tym kanałem, który no, należy wykorzystać. Kiedyś to była nasza klasa, chociaż tam kampanii aż tyle nie było. No słuchajcie, korzystajcie z Facebooka, póki jest i póki pięknie i świetnie się ma. Do tego daje wiele możliwości promowania siebie. Właściwie przyznam szczerze, że jeżeli macie fanpage, to możecie od tego zacząć i nie musicie własnej strony internetowej zakładać, tylko po prostu załóżcie sobie fanpage na Facebooku i to już właściwie możecie bardzo szybko zrobić, tak? Zrobić to z głową. To jednym słowem będzie odpowiednik waszej strony internetowej, taki fanpage na Facebooku. No potrzebujecie mieć profil prywatny, on się bardzo przydaje do zapraszania osób, które chcecie pozyskać do swojego biznesu. No ja też nie będę się rozwodziła na tym etapie, dlaczego akurat profil prywatny. Powiem tylko jedno zdanie, dużo łatwiej zaprasza się osoby z waszej grupy docelowej z profilu prywatnego niż z fanpage'a, tak? No to jakby na tyle. No i możecie na social media, dokładnie na Facebooku zakładać własną grupę i tutaj są też odpowiednie szkoły, w jaki sposób te grupy prowadzić, żeby one były ciekawe, żeby tam ludzie chcieli się zapisywać. No mamy tutaj przedstawiciela bardzo sprężnie i doskonale działających grup facebookowych i ja po prostu przyznam szczerze, że no zachwycona jestem, że to można kilka tysięcy osób do takiej własnej grupy zaprosić. No tam administrowanie tej grupy jest, też zabiera czas i tak dalej, ale można też na tym bardzo fajnie budować swoją markę i po prostu wspierać się taką grupą. Inne portale społecznościowe, LinkedIn, no to jeżeli waszą grupą docelową są coachowie, tak jak moi, czy małe i średnie przedsiębiorstwa, czy na przykład działacie i specjalizujecie się jakoś w finansach, czy w ogóle w jakiś w jakikolwiek sposób waszymi klientami są na przykład osoby powiązane z, nie wiem, z korporacjami, z jakimiś zawodami, no to oczywiście jak najbardziej LinkedIn ma sens. Podobnie Golden Line, no jakby każdy z nas wie, każdy coach, który zaczyna, który kończy szkołę, że bycie na dobry coach to jest jakby podstawa, tylko no też zwróćcie uwagę na to, że tam no mnie się chyba 2 klientów tylko zdarzyło, którzy znaleźli mnie na dobrym coachu i w jaki sposób podejmowali na tej podstawie decyzję pracy ze mną. Natomiast tak naprawdę na dobry coach zaglądają coachowie. No są też inne portale, które będą was zapraszały do współpracy. One skupiają grupy różnych zawodów, około coachingowe, psychologiczne i tak dalej. Też na pewnych zasadach można zacząć tą współpracę i to się tworzy. Tak? Nie będę się nad tym skupiała. No i kolejna rzecz, aby zacząć zaistnieć w internecie, czyli podsumujmy szybko, strona internetowa.
Następnie profile na social media i nasz coach stawia drugi krok oraz trzeci krok, czyli zaczynamy działać, jeśli chodzi o reklamę. Słuchajcie, więc następnie co krok, w kroku trzecim, czyli nasz coach jest już na etapie żłobka, czyli zaczął już chodzić, zaczyna robić kampanie reklamowe. No i oczywiście Facebook sprzyja jak najbardziej prowadzeniu kampanii reklamowych, można to robić jeszcze na Google, ale no ja się na tym przyznam szczerze nie znam. Nie wiem też, jakie efekty przynoszą kampanie na innych profilach społecznościowych. No i same kampanie na Facebooku mogą być bezpłatne i mogą, uwaga, i mogą być płatne. Kampanię lutową zrobiłam tam pozyskałam prawie 700 adresów mailowych, natomiast nie, tak, około. Natomiast po scaleniu z tą kampanią tam się to skondensowało, no bo powtórzyły się adresy. Także można robić bezpłatne kampanie na grupach, tak jak ja to zrobiłam na grupie coachingowej, a można to zrobić również poprzez wydarzenia, które no niestety, jeżeli nie jesteście osobą rozpoznawalną, to nie macie dużej bazy, nie zapraszacie tej bazy do zapoznania się z waszymi, do subskrybowania waszych wydarzeń, no to średnio działa rozpoczynanie od tego, jeżeli nie jesteście znani, tak? Czy rwie, czy nie rwie? Poproszę, rwie? Dobra, no to jak nie rwie, to idziemy dalej. No i kampania płatna. Kampanią płatną jest ta kampania, w której dzisiaj uczestniczycie i kampanię płatną robimy nie w menadżerze reklam facebookowym, tylko robimy w Power Editorze, aczkolwiek może to dzisiaj na tym etapie dla was bardzo magicznie brzmieć, to za moment być może się to wyjaśni. Power Editor głównie dlatego, ja wam przedstawiam wiedzę bardzo skondensowaną i bądź co bądź jakby nie patrzeć laika, tak? Ja jestem z punktu klienta bardziej, aczkolwiek no mówię, my potrzebujemy jako klienci też się przygotować do pewnej pracy, budowania biznesu online. Więc Power Editor. Jeśli chodzi o reklamy, kampanie reklamowe na Facebooku, to powiem tak dużymi literami, żeby to tak utkwiło. Kampanie reklamowe na Facebooku, jeżeli chcecie robić płatne, to możecie robić za pomocą menadżera reklam bądź Power Editora. Power Editor daje większe możliwości. Jakie? No to też dzisiaj się z tym tematem nie rozprawimy, tylko chciałabym, żebyście to widzieli. Dobrze, przechodzimy dalej. Więc własna witryna internetowa. Ja tylko jeszcze szybciutko powtórzę. Kroczki naszego coacha, który się urodził i zaczyna działać w internecie. Przepraszam, nie chcę tutaj. Dobra. Własna strona internetowa. Zaczynasz, postawisz sobie własną stronę internetową. Następnie stawiasz jakiś profil na fanpage'a na profilach na Facebooku oraz profil prywatny. Zakładasz, że możesz założyć własną grupę. No i możesz oczywiście zacząć tworzyć swoje profile na pozostałych portalach społecznościowych oraz zaczynasz robić kampanię. Możesz robić bezpłatne i bezpłatne. Czy to jest już wszystko jasne na tym etapie? Czy coś jeszcze wymaga uzupełnienia, zanim wam pokażę? Okej. Super, dobra. Własna strona internetowa. Więc własna strona internetowa bardzo wam się przyda do tego, żeby zrobić kampanię reklamową. I teraz na ostatnim webinarze ktoś z was sugerował, żeby zrobić jakąś e-wizytówkę, też prostą stronę internetową, która składa się ze strony jednej. No nie zachęcam was do tego, dlatego że jeżeli podłączycie sobie własną stronę internetową do Google Analytics, to będziecie widzieli, że Google będzie czytało was tak, że ktoś wszedł i wyszedł, czyli nie ma tam wartościowych treści, jednym słowem wasza strona się nie będzie pozycjonowała. Więc króciutko na ten temat zachęcam do budowania stron wielostronicowych, tak? Do budowania wielostronicowych witryn własnych. Co jest takie kluczowe, tutaj ktoś z was zwrócił uwagę, że się tam coś nie pobiera, no to ja daje taką wartość właśnie po to, że można sobie, zostawiając adres e-mail, pobrać darmowego e-booka. No bo jeżeli ktoś już wykonał ten ruch i pojawił się na mojej stronie internetowej, to bardzo bym chciała, żeby coś ze sobą zabrał, a przy okazji mnie coś zostawił, prawda? Tak, jednostronicowe jako strony lądowania. Będziemy za chwilę o tym mówili, Przemku.
Zatem po prostu ktoś sobie wchodzi na naszą stronę internetową i tym samym no, zostawia po prostu ślad, zostawiając nam adres mailowy. Na waszej stronie internetowej powinny być tak zwane społeczne dowody zaufania, czyli jednym słowem to, o czym mówiłam na ostatnim webinarze i pilnowałam młodych coachów, mówię, kochani, jeżeli zaczynacie pracę ze swoim pierwszym klientem, to zacznijcie brać referencje od tych klientów, tak, i bądźcie proszę czujni na to, żeby, jeżeli nie macie jeszcze własnej strony internetowej, jeżeli nie poczyniliście tej inwestycji, to na dobrycoach.pl proście i te materiały, które wy pobieraliście sobie kupują, tam ode mnie te pierwsze kroki coacha, tam są PDF-y, w których załączony jest kontrakt. Ja w tym kontrakcie na przykład zaznaczyłam, żeby pamiętać o tym, żeby klient, który z nami kontrakt zawiera, po prostu nas zaopiniował gdzieś publicznie. I wy macie od razu po prostu opinię wystawioną, nawet jeżeli to jest w środowisku coachingowym, to sobie ją potem na własną witrynę kopiujecie i macie jak znalazł, tak? Zaczynacie pracę z pierwszymi klientami, kończycie tą pracę, już pierwszy klient, prosicie o wystawienie opinii na dobrycoach.pl i kopiujecie tą opinię potem sobie na swoją stronę internetową i wykorzystujecie w każdych innych materiałach online'owych, tak jak ja dzisiaj pozwoliłam sobie, uwaga, spróbuję przeskoczyć i niczego nie stracić, tak jak sobie pozwoliłam, o tutaj, prawda, to są wszystko opinie moich klientów, które na początku pojawiały się w dobrym coachu, a potem ja szybko sobie to przekopiowałam. Teraz, co potrzebujecie mieć jeszcze na swojej stronie internetowej, to potrzebujecie mieć informację, kim wy jesteście, komu i w czym pomagacie. No i zobaczcie, ja mam informację jasno, tak? Pomagam coachom wystartować z własnym biznesem. No bo jeżeli wy napiszecie sobie na stronie, jestem live coachem, zapraszam wszystkich, będziemy się coachować ze wszystkiego, i całe te opisy, które na wielu stronach coachu się pojawiają, no to sobie klient wszedł i sobie pójdzie, no bo takich ofert to jest po prostu od groma. No i niczym się nie wyróżniacie jednym słowem i tyle. W momencie, w którym klient zobaczy, o, to jest oferta dla rodziców, to ja jeszcze zobaczę, czy dla rodziców małych dzieci, czy dużych, o, to jest dla mnie. To ja jestem zainteresowany tą ofertą, no i teraz potrzebuję się dowiedzieć czegoś więcej o tym coachu, który to oferuje. No więc dobrze jest mieć po prostu tak. Do wszystkiego znaczy do niczego. Tak, dokładnie. Więc wy potrzebujecie po prostu zamieścić całkiem sensowną informację związaną z tym, w czym wy jesteście ekspertami, proponując ofertę waszej grupie docelowej, czyli jednym słowem, jeżeli wypiszecie o sobie, bo o mnie to jest o sobie, zaznaczam, to wy tą notatkę piszecie, jeżeli jesteście coachami rodzicielskimi, to wy piszecie swoją historię, na jakiej podstawie wy zostaliście coachami rodzicielskimi, czyli że macie takie i takie doświadczenie, że na przykład jesteście, nie wiem, nauczycielami, że jesteście pedagogami, że od zawsze pracowaliście z dziećmi, że jesteście dziećmi rodzicami dzieci, wasze doświadczenia są takie i takie, czyli jednym słowem podbijacie tą waszą wiarygodność, tak? Jeżeli ja was uczę biznesu, to moja informacja o mnie jest o tym, w jaki sposób ja przechodziłam moją drogę przedsiębiorcy, tak? Nie, gdybym miała moją drugą grupę docelową, jakie były kobiety samotne, czyli praca z samotnością kobiet w związku i kobiet, które ten związek zakończyły, to ja bym po prostu pisała na podstawie takiego osobistego doświadczenia związanego z tym, a nie pisałabym o biznesie, prawda? Czyli to musi być bardzo spójne. Czy wszystko jest jasne? Jesteście dzisiaj bardzo cichutko. Jasne. Mhm. Tak, kochana. No, dzięki, kochany. Dobra. No to jedziemy dalej. Fanpage na Facebooku. No fanpage na Facebooku jest wam potrzebny do tego, żebyście zaczęli tą kampanię płatną robić, bo jednym słowem wy z profilu prywatnego po prostu nie uruchomicie kampanii reklamowej. Żeby uruchomić kampanię płatną przez Power Editora bądź menadżera reklam, potrzebujecie mieć fanpage'a, czyli tak zwaną stronę firmową. I dobrze by było, żeby no coś na tym fanpage'u już było, tak? Żeby to była najlepiej jakaś wartość dla fanów, żeby w momencie, w którym zaczynacie swoje pierwsze kroki, zaczynacie robić swoje pierwsze kroki w internecie, to
i zaczynacie wydawać kasiorę na kampanię płatną, no to siłą rzeczy robicie to przez swojego fanpage'a, czyli klient linkuje do waszego fanpage'a, no i tam wchodzi, a tam ups, nie ma ani jednego postu, niczego, prawda? No i dobrze by było, żebyście się tak od samego początku i od tego, jakby bym powiedziała, należy zacząć swój plan zaistnienia w biznesie online, zaczęli pozyskiwać pozyskiwać fanów, czyli osoby, które jednym słowem was lubią, lubią wasz biznes i no, żeby wasz fanpage na Facebooku skupiał waszą grupę docelową. Słuchajcie, ja sama popełniałam ten błąd na początku. Może na początek jest to dobre rozwiązanie, żeby robić lajka za lajka, tak? Ogłaszać się na tych wszystkich grupach, gdzie tam, nie wiem, ktoś sprzedaje bieliznę, coś inne, nie wiem, obrazy i tak dalej, ja go lajkuję, on nie lajkuje. Może na początku to jest super, żeby w ogóle tam cokolwiek, ktokolwiek się pojawił. Popełniłam mnóstwo błędów, słuchajcie, jest tysiące błędów. Nawet na ostatnim webinarze. To po prostu zacznijcie ściągać na tego fanpage'a fanów, czyli jednym słowem osoby, z którymi będziecie chcieli pracować. Dlatego to kto jest tak ważne na samym początku, bo no, po prostu w pewnym momencie zorientujecie się, że no, macie na tym swoim fanpage'u osoby, które w ogóle w jakiś sposób nie są zainteresowani ani wami, ani waszą ofertą, no i po co wam tak naprawdę te osoby. Dobrze jest, bo tutaj może tu widać, tak, że 1500 fanów czy tam ileś, to może być na początku ok, ale jak nie ma się biznesu takiego typu, nie wiem, Play czy jakieś takie usługi dla wielu, no to należy bardzo mocno weryfikować, kogo na swojego fanpage'a zapraszacie. A to, co chcę wam tutaj powiedzieć, bo ostatnio oglądałam na YouTubie film naszego celebryty i bardzo mi się spodobało, chociaż nie chcę wywoływać wątku właśnie i dyskusji na ten temat, to spodobało mi się to, że fan, jak sama nazwa wskazuje, jest po to, żeby się pojawiały osoby, które nas lubią. A jeżeli się na naszym fanpage'u, w momencie, w którym prowadzicie kampanię i coś się przestaje podobać, no to pytanie, czy te osoby są waszymi fanami, czy nie są, tak? Więc fan, jak sama nazwa wskazuje, to jest ktoś, kto nas lubi. To tak po prostu przy okazji. Dobra. Czy w kwestii fanpage'a jakieś pytanie? Ja jeszcze tylko jedno zdanie, zanim odpowiecie. Chcę was zachęcić do tego, jest bardzo dużo na YouTubie i w różnych miejscach, bardzo dużo tutoriali, bardzo dużo wiedzy na ten temat, jak prowadzić fanpage'a. Ja nie jestem specjalistą od tego, nie czuję się przynajmniej, coś tam, niecoś wiem, natomiast słuchajcie, jest to ważne, tak, żeby po prostu budować społeczność osób, które albo sobie to robicie na grupie swojej facebookowej, albo to robicie na fanpage'u. Ważne jest, żeby po prostu te osoby po prostu przytrzymać na tym waszym fanpage'u, żeby dostarczać im wartości, żeby po prostu fanpage miał sens, no bo tworzenie czegoś po nic, no jakby nie ma jakby racji bytu, prawda? Czy wszystko jest ok? Możemy dalej? Si, ok, dobra. Mamy zatem reklamę. I jednym słowem zaczynamy wielki trzeci krok. No, nasz coach wchodzi w wielki świat wirtualny i zaczyna. Czy mnie dobrze słychać? Tak, dobrze słychać. Jednym słowem nasz coach zaczyna po prostu robić małe zamieszanko w naszym Facebooku, tak? No i co się zaczyna dziać? Słuchajcie, jednym słowem, tym kolejnym krokiem, kiedy przychodzicie do reklamy i do reklamy płatnej bądź płatnej, zacznijmy od płatnej, będzie chyba łatwiej, to potrzebujecie mieć po prostu coś takiego jak grafikę. Tak? No, coś tam trzeba byłoby mieć do wrzucenia na, może to być zdjęcie, może to być film. I jeżeli wy chcecie budować swoją markę osobistą, zaczynacie pozyskiwać klientów do swojej bazy i działać, no tak, powiedziałabym, bardzo na poważnie w internecie.
robicie grafikę i jeżeli chcecie budować swoją markę osobistą, czyli coacha z imienia i nazwiska, no to to, do czego mnie mój marketer zachęcał, ja się absolutnie z nim zgodzę, żeby to były wasze zdjęcia. Ja uwielbiam takie powiedzenie, że sukces to jest przejście od porażki do porażki z nieustającym entuzjazmem. Więc grafika zachęcam, żeby była po prostu z waszym zdjęciem i ja wiem, że my nie robimy sobie zdjęć co miesiąc, no mamy już w tej chwili wszystkie narzędzia, które nam na to pozwalają. Natomiast słuchajcie, jak zaczynacie nakręcać filmy, własne wideo, materiały, to po prostu wrzucając to do programu, który te filmy obrabia, możecie sobie zrobić print screen tego zdjęcia i po prostu mieć. Więc wy, coachowie, zachęcam was, słuchajcie, za chwilkę będziemy kończyć, więc nie będę w tym momencie robić przerwy, jeszcze sekundkę, tak? Przerwy, please. Ktoś chce jeszcze przerwy? Chcecie jeszcze przerwę? Nie, dobra, nie, okej. Okay. Słuchajcie, więc, bo się rozpraszamy. Następnie ważną rzeczą jest to, żeby tam były treści reklamowe, no i tutaj to potrzeba się troszeczkę poduczyć, co w tych treściach reklamowych powinno być na tej reklamie. I konieczne jest to, że oczywiście, że jeżeli wy wrzucacie płatną reklamę przez Power Editora na Facebooka i za to zaczynacie płacić, no to dobrze by było, żeby za tym stała jakaś wartość. Czyli jednym słowem wartością, którą ja przekazałam wam w tej kampanii, która właśnie tutaj trwa i to są zdjęcia z obecnej kampanii, to jest zaproszenie na darmowe, bezpłatne webinary, na których właśnie uczestniczycie. Mówiąc krótko, za tym musi stać nie tylko sama obietnica, ale po prostu wartość, tak? To mogą być różne rzeczy. Możecie dać reklamę, swoje pierwsze reklamy robiłam na pozyskanie. Klient mógł, klikając moją reklamę, otrzymać ćwiczenia coachingowe i to był e-book. Potem zapraszałam już na webinary, na serię trzech webinarów, tak, w kampanii reklamowej i ta kampania również jest tą darmową wartością, jest bezpłatną wartością, są webinary. No i teraz płatna reklama może być, no to może trochę być wiedza trochę skomplikowana i nie wiem, czy przyswajana przez wszystkich na tym etapie. Możecie robić to w ten sposób, że za kampanię reklamową się po prostu płaci. I to płaci się od kilkunastu groszy do kilku złotych, tak? Nie wiem, od 30-40 groszy, może nawet 70 zł za pozyskanie jednego maila możecie zapłacić, tak was Facebook podliczy. Dlatego konieczne jest takie konstruowanie reklam, żeby te koszty się rekompensowały i o tym będziemy mówili w dalszej części. Dobrze, lecimy dalej. Następnie w kolejnym kroku, co musisz mieć, aby zrobić kampanię reklamową, no ktoś już z was tutaj wspomniał, że potrzebujecie mieć stronę lądowania. No strona lądowania to jest strona zapisu, czyli jednym słowem to jest moja przykładowa strona lądowania właśnie z pierwszej kampanii, gdzie klikając w poprzednią reklamę, tak, czyli jednym słowem klikając tutaj w któreś z tych miejsc, tak, zlinkowanych, przechodziliście na tak zwaną stronę lądowania. I strona lądowania ma za zadanie pobranie adresu e-mail w zamian za przekazanie wartości, tak? Squeeze page charakteryzują się tym, że tam jest dużo więcej treści. Czasami squeeze page działają, czasami działają strony lądowania. W moim przypadku im mniej jest treści na stronie lądowania działa to lepiej, więcej treści lepiej działa tutaj, tak? Tak to się w moim przypadku zadziało. Tutaj po to się przechodzi na stronę lądowania. Dużo coachów pyta mnie o to, w jaki sposób i o co chodzi. No więc takie strony lądowania no należy robić i mieć do tego odpowiednie narzędzie. Ja to robię na wtyczce WordPressa. I ono musi być w jakiś sposób tam skorelowane z innymi rzeczami i na podstawie mojej kampanii wam powiem z czym. Kolejna rzecz to jest strona z podziękowaniem. Wiem, że zaczyna się tutaj magia. Proszę o cierpliwość. W momencie, w którym ktoś z was wszedł na stronę lądowania, pozostawił swój adres e-mail, to ten adres wpadał do mojej bazy, a
za moment pojawiała się pierwsza strona oto, tak? Czyli oto strona z podziękowaniem. Powiem wam, dlaczego się to robi i dlaczego wam, niektórym osobom się to nie podobało, że się ta strona z podziękowaniem pojawiała i skąd to 14 zł się robiło i dlaczego się to 14 zł robiło, powiem wam w dalszej części. Za chwilę proszę o cierpliwość. Jest to podziękowanie za zapis i jest to już nie muszę trzymać was tajemnicy, to jest po prostu rekompensata kosztów reklamy. Takich stron z podziękowaniem z reguły robi się dwie. Z reguły, no myślę, że marketerzy zaawansowani mogą tą moją teorię obalić, ale ja spotykam się z dwiema. Czyli jednym słowem, jeżeli ktoś na końcu wytrzyma tą moją prezentację i kupi za 14 osób, a tych osób w tej kampanii było ponad 250 w moim przypadku, to upsell też, tak, one time offer, upsell, tak, dokładnie, też się na to mówi, follow upy, zdaje się, też takie pojęcie obowiązuje. Dobra, więc pojawia się strona za 14 zł, gdzie na końcu dowiadujesz się o tym, że dostajesz ode mnie VAT za 14 zł i tu były trzy webinary, które wykupiliście w takiej bardzo dużej ilości. Jak ktoś kupi, to pojawia się druga strona oto i z reguły na większą kwotę. Ja już tej drugiej strony oto tutaj nie pokazuję. W każdym razie na tym to mniej więcej polega. Czy wszystko do tej pory jest jasne? Dobra, w miarę. Dobra. Następna rzecz, której potrzebujecie, aby zacząć, no to gdzieś te adresy e-mail na tej pierwszej stronie, jak wam ktoś wpisze tutaj ten adres e-mail, czyli jak wy wpisaliście, to gdzieś te adresy muszą wpadać. I one wpadają do tak zwanego autorespondera. Autoresponder jest to no, dosyć znaczy potrzebne, konieczne nawet przy kampaniach reklamowych narzędzie. Natomiast no, oczywiście dopóki nie macie w bazie tych klientów za bardzo dużo, tak powiedziałabym do 100, to możecie to jakoś ogarniać ręcznie i wysyłać po prostu ze swojego, korespondować ze swoimi klientami z tak zwanego palca, czyli korzystając z poczty. Dosyć szybko staje się to uciążliwe, natomiast autorespondery, jako czy tam z GetResponse, czy można korzystać z Freshmaila, MailChimpa i tak dalej, dużo jest tych autoresponderów. Autorespondery, zdaje się, do 100 adresów niemal wszystkie pozwalają robić to bezpłatnie. To już musicie sobie rozpoznać, tak? No ja przy takiej bazie powiem szczerze, że płacę dosyć dużo za utrzymanie bazy mailowej. I tutaj wiele osób też mi nie wierzyło, nie wiem, czy to się da odczytać, że tych adresów jest faktycznie ponad 2,5 tysiąca. To jest print screen zrobiony wczoraj. No i rzecz jest w tym, że słuchajcie, no chcę też powiedzieć, no bo prosiłam was o odwagę, prosiłam was o odporność psychiczną. Słuchajcie, jeżeli ktoś wam się wypisuje, bo dostaje za dużo maili, bo mu się coś nie podoba, to nie cierpcie jakichś katuszy z tego powodu, dlatego MailChimp do 2000 za free, ok. Tam jeszcze wiele rzeczy, jak wiesz Przemku, wpływa na to, którego autorespondera opłaca się wziąć, a którego nie. Słuchajcie, jeżeli wy tak z trudem budujecie swoją bazę klientów i tak się bardzo cieszycie. Ja pamiętam, jak ja w grudniu się pierwszych 17 osób wpisało i wszyscy potem kupowali te ćwiczenia, bo tam było za 14 zł. Mnie to tak bardzo cieszyło. Natomiast, no słuchajcie, z czasem, kiedy ta baza robi się duża, no to przestaje być, ktoś tam dokonuje zapisu i zapomina, z jakiego powodu dokonał zapisu, albo przestaje go nasza oferta interesować, albo jest wściekły, nie czytając wiadomości od nas, że tych wiadomości jest za dużo. No i albo to robi ręcznie, kiedy dostaje mail i tam przyciska sobie przycisk rezygnuje, albo czasami pisze nam po prostu maila z życzeniem stanowczym, że prosi o wypisanie i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, no to się dzieje, potrzebujecie się na to po prostu odpornić i nie specjalnie płakać za tymi klientami, ponieważ no, utrzymanie autorespondera z czasem przy dużej bazie po prostu będzie was kosztowało. Nie też, że zapłaciliście tutaj na tym etapie za pozyskanie tego adresu e-mail, to jeszcze płacicie za utrzymanie tej bazy, więc trudno cierpieć z powodu takiego, że ktoś was
nie do końca lubi albo nie za bardzo mu nasza oferta odpowiada. Ja też się wypisuję z niektórych baz i wcale nie mam nic osobistego, ani w ogóle nie zawsze nie jest tak, że mi się ten ktoś nie podoba, tylko po prostu gdzieś tam moje życie toczy się w inną stronę, ja się po prostu z tej bazy wypisuję, ale nie piszę do kogoś, że mnie wypisał, tylko że po prostu wciskam przycisk rezygnuję, każdy autoresponder, czyli wiadomość z autorespondera, która jest wysyłana do klienta, ma na dole taki przycisk i można po prostu z niego skorzystać, tak? Nie ma sensu utrzymywać osoby, która w jakikolwiek sposób z czasem po prostu nie będzie kupowała waszych produktów, no bo utrzymanie tej osoby po prostu kosztuje, tak? Kolejna rzecz to jest to, że potrzebujecie mieć jakiś system płatności podpięty i też no to jest ważne, tak, bo nie tylko system płatności bankowych, ale po prostu karty, tak, bo bardzo dużo osób płaci kartą kredytową, no i też należy w jakimś tam etapie biznesu uwzględnić, czy wasz system, z którego wy korzystacie, uwzględnia możliwość płatności ratalnej, jeżeli tworzycie swoje produkty. Ta automatyczna płatność powoduje, że klient, który kupi od was produkt, po prostu automatycznie też po dokonaniu zapłaty jest taka opcja, żeby ten produkt u niego, żeby się on po prostu pojawił, tak? Wkleja się adres URL i ten produkt się po prostu pojawia. O płatnościach nie chciałabym jakoś bardzo długo. Dobrze. Słuchajcie, no jeżeli planujecie w swoim biznesie online nagrywać materiały wideo, to potrzebujecie również mieć platformę wideo, tak? I tutaj te platformy wideo, na których wrzucacie swoje filmy, nagrania wideo, może to być YouTube, tak? I opcja niepubliczna, czyli jednym słowem w YouTubie nie będzie tego widać, a wy to sobie jakoś tam udostępniacie na swojej stronie internetowej bądź w jakikolwiek sposób w kampanii. Natomiast z tego, co mi wiadomo, nie wiem, to wymaga jeszcze potwierdzenia, ale YouTube banuje filmy, które są sprzedażowe. Czyli jednym słowem tam to tego, ten film nie będzie widoczny w jakimś tam momencie. Kolejną platformą wideo, no bo musicie wiedzieć, że jeżeli wy to nagrywacie, to gdzieś w jakiś sposób ten film wideo musi zaistnieć, w jakiś sposób musi być udostępniany i też no, trzeba wiedzieć, co się po odtworzeniu tego filmu zadzieje. Ja korzystam z Vimeo, które podobno jest zawodne troszkę, bo dużo moich kursantów skarży się, że gdzieś tam na jakimś minucie filmu, które oglądają podczas kursu, przestaje to być czytelne, albo się tam zrywa, ciągnie i tak dalej. U mnie tego nie widać, natomiast oni mi to zgłaszają. No i Vistia, która jest bardzo droga, tak? No to jakby to też jakaś tam wiedza zaawansowana jest bardziej potrzebna. Dla mnie Vimeo jest ok, dlatego że po obejrzeniu filmu, w momencie, w którym ktoś obejrzy w kursie film, ja mogę sobie ustawić taką opcję, że nie wyświetlają mu się inne. Do 30 wideo Vistia, tak, jest za free. Nie wiedziałam nawet, okej. Dobra. Następnie pokoje webinarowe. No słuchajcie, bardzo fajnie robi się webinary bezpłatnie, należy je robić, dostarczać wiedzę i tak dalej, korzystać z tego, ile się da. Natomiast to też jest całkiem spory wydatek. Można to robić również za pomocą dostawcy Google, tak, gdzie jest to bezpłatna opcja. Gdzieś tam no, przy takiej skali przedsięwzięcia, jaką ja mam, jakoś się nie odważyłam, żeby z Google Hangouta dokładnie korzystać. Nie po prostu, tak? I tyle. Natomiast testujcie, sprawdzajcie i tak dalej. Pokoje webinarowe w momencie, w którym ja zaczynałam te kampanie robić i zdecydowałam się na pokój do 25 osób i zrobiłam to zupełnie świadomie, nie tylko z jakichś tam z powodów ekonomicznych, ale głównie dlatego, że zależało mi na tym, że nagranie webinaru no, jest waszym produktem. W momencie, w którym wy zaczynacie i nie macie jeszcze takiej mocy przerobowej, żeby nagrywać materiały do sprzedaży specjalnie, celowo, tak, odpowiednio składane i tak dalej, to webinar i zrobienie webinaru dla własnej grupy click meetingu. Zrobienie webinaru dla własnej grupy docelowej i nagranego tego webinaru po prostu staje się produktem i macie już pieniądze na rekompensatę kampanii reklamowej.
Webinar, jak wiecie, bo siedzę tutaj sobie przed Wami, wiecie jak działa, no nie tylko przeprowadzenie spotkania online, nie tylko stworzenie produktu do sprzedaży, nie tylko dostarczenie bezpłatnej wartości, ale również poznanie prelegenta, bardzo mi miło, ale też przede wszystkim webinary służą do tego, żeby przeprowadzić na jakimś etapie sprzedaż swoich produktów. Ok, moja kampania, krótko i zwięzłowato. Słuchajcie, więc upraszczając całą tą machinę kampanii na za chwilę, myślę, że przed 22 skończymy. Zależy, ile będziecie mieli pytań. Dobrze, więc tak, po kolei, bo dla niektórych z Was widzę, jest wszystko jasne, a niektórzy potrzebują jakby wszystkiego od nowa i od początku. Więc robicie płatną reklamę na Facebooku i ta reklama, z którą Wy się spotkaliście, to mogła być ta, a mogła być każda inna, tak? Po kliknięciu w tą reklamę, tak, po przyciśnięciu tutaj, przekierowani jesteście automatycznie na stronę lądowania. Ta strona lądowania tym razem wyglądała inaczej, była bez mojego zdjęcia i była dużo prostsza i strona lądowania służy po to, żeby z tej treści, która ma za zadanie dostarczyć jakąś wartość, tak, jest informacja, obietnica wartości, żeby tutaj z tej treści również wynikało, co tą wartością konkretnie jest, tak? Czyli na przykład zaproszenie na bezpłatne szkolenia online, na które Wy zostaliście zaproszeni. I tutaj Wy sobie wpisaliście swój adres e-mail i Wasz adres e-mail, tak, Wasze adresy e-mail wpadły do mojej bazy, którą mam w GetResponse. I z tej bazy automatycznie zostały do Was wysłane zaproszenia na te właśnie webinary, czyli ten z zeszłego tygodnia, dzisiejszy i będzie jeszcze do Was wysłane zaproszenie na webinar czwartkowy. Następnie w momencie, i to jest cała akcja, która odbywa się już gdzieś tam przez, no tak, back office bym tak to nazwała. Natomiast w momencie, w którym jesteście jeszcze aktywni, klikacie i wpisujecie swój adres e-mail, wyskakuje wam pierwsza strona sprzedażowa, czyli strona z podziękowaniem, czyli to oto, tak? Oto, czy też upsell, tak? Robi się to po co? Po to, że ta reklama i pozyskanie tych adresów e-mail kosztuje. Facebook nas kasuje za to nieźle i chodzi o to, że cały myk kampanii reklamowych i sens tego wszystkiego jest po to, żeby te pieniążki, to 14 zł w moim przypadku i 47 w drugim przypadku, pokryło koszty tej reklamy. I to jest celem numer jeden każdego początkującego, na przykład coacha działającego w biznesie online. Celem numer dwa, bo tylko pokryło, no właśnie, celem numer dwa jest nie tylko pokryło, tylko wypracowało również przychód, tak? Czyli jednym słowem cała kampania jest prowadzona po to, że ta sprzedaż generuje również przychody. Jeżeli tu wydacie 1000 zł na kampanię reklamową, może zmienię pisak, 1000 zł, to cel numer jeden jest taki, żeby z tego i z tego pokryło koszty tego, albo nawet wypracowało nadwyżkę. O, za moment będę bardzo ładnie rysowała, ale to jeszcze chwilkę. Każdy, kto zaczyna, jak ja prowadziłam pierwszą kampanię, to oczywiście do tego dołożyłam. Potem już prowadziłam drugą moją kampanię bezpłatnie, bo robiłam ją na grupach, więc nie kosztowała mnie sama kampania, czyli robiłam kampanie bezpłatne, natomiast ta kampania jest tak za szeroko zakrojona i na tak dużą skalę, że dzięki wsparciu mojego e-marketera jest również wypracowana nadwyżka. Moi drodzy, żeby to wszystko się działo, to Wy coachowie potrzebujecie mieć co tu sprzedawać, czyli jednym słowem produkt za 14, produkt za 47 zł, a tak naprawdę to potrzebujecie mieć coś za 0 zł, czyli za ten właśnie e-mail. Potrzebujecie mieć za 14-19 zł i to z reguły największa jest na e-booki, chociaż wiecie, ja Wam dostarczyłam za 14 zł 3-4,5 godziny nagrań webinarów. To jest całkiem duża wartość i ktoś mi napisał bardzo miłego maila, że te webinary są warte 4700 zł. No, chciałabym tą końcówkę chociaż, tak? Natomiast
potrzebujecie po prostu naprodukować w biznesie swoim na tyle tego materiału, który będziecie po prostu sprzedawali na różnych etapach. O tym, jakie to mogą być produkty, jakie mają być za ceny i jak to się w ogóle robi, będziemy mówili więcej na następnym webinarze, który odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 20, gdzie będziemy pracowali nad 180 tysiącami, czyli 15 tysięcy złotych miesięcznie. Jednym słowem, przy wsparciu właśnie, nie ma co ukrywać, no nie warsztatów i nie wszystkich takich działań i tak dalej. Czwartek będzie syty. Ok. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej tych rzeczy, o których mówiłam bardzo pobieżnie, to ja mam specjalny kurs, to nie jest kurs, to jest szkolenie, które zawiera 5 nagrań wideo, jest tam 1,5 godziny materiału i ten dostęp to jest już gotowy materiał. Ten dostęp można otrzymać natychmiast i chcę powiedzieć, że w nim jest przede wszystkim informacja o tym, jakie możliwości daje biznes online, jak coach powinien się przygotować, zanim zainwestuje w e-marketing, czy potrzebna jest pomoc kogokolwiek, jak się w ogóle generuje dochód pasywny, ale to, co najważniejsze, to jest tam informacja, jakie ja koszty poniosłam z tego tytułu i tam są krok po kroku wszystkie moje kampanie od grudnia, w jaki sposób ja zaczęłam budować swój biznes, pokazane bardzo szczegółowo i to jest po prostu materiał. Ja wiem, jak z kolei ja robię badania mojej konkurencji. Ja wiem, że takiego materiału po prostu nie ma. I jeżeli wy chcecie faktycznie zaistnieć w biznesie i chcecie zacząć w biznesie online i chcecie jako coachowie zacząć stawiać te kroki, to wy po prostu ten materiał powinniście poznać. No i teraz klientka, która kupiła ten materiał, napisała do mnie, że jest to bardzo uczciwy i szczegółowy materiał. Tam faktycznie są niezbędne narzędzia do uruchomienia biznesu. Ja podaję nazwy, w jaki sposób nagrywam, jak tworzę kursy, jakie programy, ile za te programy zapłaciłam, jak się to przekłada w ogóle na praktykę. Tutaj pojawiła się informacja, ile czasu mi to zajęło. No, chcę Was od razu uspokoić. Jeżeli Wy chcecie zacząć stawiać swoje pierwsze kroki w biznesie online, chcecie pójść moim śladem, to ja to zrobiłam w niecałe pół roku, a 2,5 kursu zrobiłam w 3 miesiące. Także chcę powiedzieć, że jest to możliwe, to się da. Tam jest krok po kroku, pokazane są wszystkie moje pierwsze poczynania dotyczące ankiet, o które pytaliście, w jaki sposób ja to ankietowanie przeprowadziłam, jakie były efekty i tak dalej, i tak dalej. Czy to wszystko sama robiłaś, czy z marketerem? Odpowiadam na pytanie Dorotki. 90% robiłam sama, Daniel pomaga mi przy bardziej skomplikowanych działaniach, kiedy ta baza mailingowa rozbudowała się bardzo. Produktów Daniel ci nie wyprodukuje, ty musisz to mieć i żeby w ogóle zacząć te działania, no potrzebujesz się nauczyć paru rzeczy, stąd ten kurs mój online, coach w biznesie online, który cię tego uczy. Tam się dowiadujesz oprócz tego, jakie ja produkty wygenerowałam, w jakich cenach, to koszty również wyprodukowania, tak, jakie potrzebowałam narzędzia, jakie programy, w jaki sposób to robiłam. A zapoznanie się z kursem już daje pewne wrażenie, w jaki sposób to wygląda. Jest tam informacja, jaki jest koszt tego wszystkiego, czy wystarczy opłacić kogoś z marketingu. No tak jak mówiłam, no filmów, kursów, produktów, które masz do sprzedaży, grupy docelowej, marketer za ciebie nie wybierze. No jakby to jest siłą rzeczy, których się dzisiaj dowiedzieliście na dzisiejszym webinarze, to są rzeczy, które potrzebujecie przygotować, plus ten kurs to jakby jest całość, ten webinar i razem z tym kursem będzie stanowił całość rzeczy, które potrzebujecie przygotować, żeby w ogóle się zgłosić do e-marketera, w przeciwnym wypadku nie wiem, jak Wam ta praca pójdzie. No może się udać, ale nie mam pewności, tak? Może zajmie więcej czasu. Co myślicie o tym, czy ludzi można coachować przez komunikator jak Facebook, Messenger, który automatycznie, nie wiem, to chyba trochę od Twoich klientów zależy, czy Ci zechcą po prostu z tego korzystać, bo nie wiem, czy... Czyli na początek należy szukać dobrego e-marketera? Nie, na początek należy się przygotować moim kursem i pracą z tym webinarem oraz jeżeli sobie życzycie pracą jeden na jeden. Bez tego może być trudno, tak?
Ile czasu zajmuje mi zrobienie jednego webinaru? Chyba na to pytanie nie odpowiedziałam. To zależy. Na przykład ten webinar zajął mi cały weekend, dlatego że potrzebowałam wyciągnąć wnioski z webinaru czwartkowego. Natomiast tu nie jest problem ze zrobieniem webinaru, bo to jest po prostu prezentacja, do której się potrzebujesz przygotować. Problemem jest pozyskanie uczestników na ten webinar. I tutaj jest cały myk, żeby byli chętni, tak? Ja przygotowuję coachów, tak? My coachowie mamy ten problem, że sesja i zapraszanie klientów tylko na sesję czy na procesy coachingowe to jest trochę mało. Przyznam szczerze, że mój biznes zatrzymał się na kilka miesięcy, jak ja zaczynałam pracę z nauką, nie pracę, ale naukę i marketingu. Zatrzymał się dlatego, że dużo czasu zajęło mi wykoncypowanie, jak ja jako coach i co ja jako coach mogę zaproponować, czyli jednym słowem, jakie produkty, jak to wszystko poskładać, żeby to miało sens. I ja uczę tego składania, tak? Dlatego, że to może jest trochę nieskromne, no ale powiedziałam, że jestem laikiem, ale też nie jest to tak, że no to dzisiejsze spotkanie, tak jak mówię, w całości przygotowałam sama i po prostu uważam, że taka wiedza, żeby to szło i żeby były z tego pieniądze, jest potrzebna. Coachom nami tej wiedzy uczę. Mhm. Czy nagrywam szkolenia do sprzedaży? Jaki program używam? Tylko nazwa bez omawiania i informacji. Czy nagrywasz szkolenia do sprzedaży? No kurs jest nagrany do sprzedaży. Dzisiejszy webinar jest nagrany do sprzedaży. Proszę o doprecyzowanie pytania. Kasia, kto cię nagrywa? Ustawienia, sprawdzanie, światło techniczne czy sama? Robię to sama. Jeśli chodzi o filmy wideo, robię to sama. Sama też składam, sama je tnę. Dużo rzeczy jest tam do przerobienia, tak? Dlatego myślę, że te pytania nawet jeszcze będą w większej ilości po tym szkoleniu. Okej, włączam, tak? Czy już wszystkie pytania macie? Dobrze, słuchajcie, mamy 2 minuty do końca spotkania. Czy macie jeszcze jakieś do mnie pytania? Do nagrywania i kto to potem obrabia? To w tym szkoleniu o tym mówię, ja to obrabiam. Jakiego sprzętu, ile kosztuje, wszystko jest w tym szkoleniu Coach w biznesie online. Czym nagrywam? Lustrzanką Canon 700D. Program do nagrywania. Program do nagrywania, do składania nagrania, do montażu. Ja korzystałam z Sony Vegasa, natomiast jest to bardzo zawodny program, ma też dużo, dużo wad. Często Camtasia jest polecana, no, albo bardziej droższe programy, tak. Dużo bardziej droższe. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Serdecznie zapraszam na najbliższy czwartek. Mam nadzieję, że się wiele rozjaśniło. Ja próbuję zawsze znaleźć równowagę między osobami, które w ogóle nic nie robiły, nigdy nie podejmowały żadnych działań, a te, które jak widzę, są bardzo światłe i biegłe. Bardzo dziękuję Wam serdecznie, życzę dobrej nocy i mam nadzieję do zobaczenia i do usłyszenia w najbliższy czwartek albo jeszcze kiedyś w przyszłości.